Dycham głęboko przed kolejnym wywiadem, gdyż sponsorem wywiadu jest Centrum Hiperbaryczne Tlenownia Sochaczew, Aleja 600-lecia 20. Dzisiaj w studio witam Piotra Wróbla, przedsiębiorcę, kolekcjonera, spełnionego ojca trójki dzieci. Witaj, Piotrze. Witam serdecznie. Może zaczniemy trochę od wspomnień. Rok 2000, 20 lat temu, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, mecz o brązowy medal, pada deszcz, a Maciej Misiak decyduje się wystawić Piotrka na obronie, mimo że on ma problem z łapaniem piłek. I co się wtedy działo? No, tym bardziej, że padał deszcz. To złapanie śliskiego jojka, tak? Można by powiedzieć, piłki do rugby. No, to nie jest takie łatwe, no, ale Maciek mi zaufał. Nie wiem, miał dobrego nosa, ponieważ do dziś mówi mi, że to był bardzo dobry mecz w moim wykonaniu. Najlepszy, bym powiedział, mecz. Nie wiem, wiesz co, zadziałało wszystko wtedy. Zadziałała głowa, zadziałały umiejętności, które gdzieś tam przez ten czas nabyłem trenując. No i fajnie wyszło, zdobyliśmy brązowy medal. Do dziś mam puchar, syn mam na biurku. Tak. Tak więc... Nie, bo wszyscy byli właśnie zdziwieni, że bardzo dużo na ciebie rywale kopali, a ty te wszystkie piłki łapałeś, tak, jak bardzo doświadczony zawodnik. Ciągnąłeś akcję, no i się udało wtedy ten... No przesuwałem te akcje, szczególnie właśnie na linie autowe tam wykopywałem odpowiednio. Jakoś tak to też szczęście jakieś nade mną wtedy czuwało, że ta piłka tak ładnie wyskoczyła, że przesunąłem o pół boiska akcję. Wtedy mógł się zawiązać młyn i dalej była kontynuowana. Ale szybko zrezygnowałeś z gry w rugby. Dlaczego? Z różnych względów. Ja uważam, że rugby za fajny sport, natomiast sport kontuzyjny mimo wszystko, tak? Jak się człowiek ma 20 lat, czy tam 18, to na to nie patrzy. Jak to mówią nasi rodzice i to tak jest taka święta prawda, nie? Że na stare lata wszystko wychodzi. Wszystko ci wyjdzie. Wszystko ci wyjdzie. Dlatego też to stwierdziłem, że to nie jest to. Nie pamiętam, która to była czasa. Później poszedłem na studia. No i dalej jakby życie zawodowe zaczęło funkcjonować. Zaczęła funkcjonować szkoła. Ważniejsze rzeczy, tak? No ale bojąc się tych kontuzji, zostałeś rzymskim legionistą. To nie chodzi o to, wiesz, ja się bałem kontuzji, wiesz. Nie? To nie chodzi, nie miałem nieraz kontuzję. To nawet nie chodzi o to, że banie kontuzji, bo zaraz to mnie tutaj koledzy lubiści powiedzą, że jakaś panienka się tam uchowała. Nie, to nie chodzi o to. Grałem wcześniej w piłkę, grałem w siatkówkę, grałem w kosza, tak więc cały czas byłem aktywnym sportowcem. Raczej tu bym szukał usprawiedliwienia w życiu, że zacząłem życie studenckie, plus praca, tak, która... Życie studenckie to dużo czasu potrzeba na nie. Powiem ci tak, właśnie ze mną tak nie było do końca. Ja nie przeżyłem takiego prawdziwego życia studenckiego, ponieważ ja studiowałem zaocznie i dość szybko zacząłem sobie robić karierę w operatora sieci plus, do której dzisiaj pracuję, do dziś. Zacząłem dość szybko piastować stanowisko kierownicze. No wiadomo, to jest też odpowiedzialność. Wtedy nie pracujesz tylko jak jesteś w pracy, ale poza pracą też masz milion obowiązków, telefonów, spraw i tak dalej, tak? Spotkań. Dlatego też życie studenckie mnie tak troszeczkę ominęło, ale nie żałuję, bo dzięki temu kończąc studia miałem już pierwszy oddział plusa. Byłem najmłodszym właścicielem w Polsce już w sumie 2 lata wtedy i byłem z tego powodu bardzo zadowolony, że udało mi się to zrobić. A nie wszystkim to się udawało, bo wiele osób zostawało na tych stanowiskach, bo gdzieś tam ktoś nie zauważył tej osoby i nie widział potencjału, tak? Ale mimo wszystko miałeś czas na relaks, właśnie wrócimy do tych legionów rzymskich. A to postuję dopiero to, który to był rok, nie pamiętam. Zasadniczo to było, jak już skończyłem swoją przygodę edukacyjną na jakąś chwilę. No i wtedy tak, mój kolega, z którym robiłem interesy, ja tam już chodziło jakieś rekonstrukcje po głowie, bo ja strasznie lubiłem zawsze historię, ale raczej XX wiek, tak, też w związku ze studiami, które skończyłem. No a kolega mi zaproponował właśnie wyjazd pierwszy raz do Nijmegen, do Holandii,
i to było historyczna granica Imperium Rzymskiego na wyjazd. Taki zdziwiony, mówię, Rzym, w ogóle to jest jakaś ta historia, chodzi? Tak? O co chodzi? Powiem tak? Więcej, ja nawet nie miałem jakiejś wiedzy na ten temat, bo nigdy nie sięgałem aż tak daleko tego czasookresu. No ale pojechałem raz, później drugi, zacząłem się doposażać w sprzęt, tak, w zbroję, w poszczególne elementy wyposażenia. No i w sumie zwiedziłem pół Europy z wojskiem rzymskim. I zostajesz centurionem? Nie, to centuriona to daleka droga, nie, to nie jest tak lekko. Nie, nie, ale świetna przygoda, poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, poznałem też takie rzeczy, które się w zasadzie nie wyczyta z książek, tak? Bo jak robiliśmy pokazy, czy w Rzymie, czy w Holandii, czy w Niemczech, to tam żeśmy jakby opowiadali takie historie, tak? Wierzenia rzymskie, jakieś zbrojenia rzymskie, no takie rzeczy, których naprawdę nie ma w książek, a nasz dowódca miał też dość spory zasób wiedzy na ten temat, to jest taki klasyczny pasjonat. No i on nam to wszystko opowiadał, jak to wyglądało w tamtych czasach. No teraz znowu przeskakujemy tych telefonów. Powiedziałeś, że zacząłeś pracować. I czy wybór telefonów, czy w ogóle pracy w telefonii był takim wyborem zupełnie świadomym, bo jakoś pasowała ci ta działka, czy po prostu przez przypadek tam trafiłeś? Nie, nie, nie. To był wybór zdecydowanie świadomy. Ja w ogóle lubiłem strasznie to zagadnienie. Pierwsze jakieś takie, powiedzmy, handelki już dokonywałem w szkole średniej, tak? Na Nokiach jakieś tam 30-30 ze znajomymi już, tak? No, lubiłem to zagadnienie. Jak przyjąłem się do Polkomtela, no to fascynowała mnie ta branża, tak? Jej rozwój, jej przyszłość. Pierwsze wideorozmowy przeprowadzaliśmy w Promenadzie w 2005 roku bodajże. Albo czwartym, już nie pamiętam, na jakimś HP-ku. No, była świetna w ogóle dla mnie przygoda. Nie było marazmu, cały czas było coś nowego. Bardzo duży zasób wiedzy, który trzeba było nabyć, tak? Moja mama to się ze mnie śmiała, że się więcej uczyłem, przyjmując do tej pracy niż do matury, tak? Tak więc, to taka prawda. No i tak było rzeczywiście. Ja do dzisiaj moim pracownikom mówię, że tą historię, że ja się więcej uczyłem jak zaczynałem swoją przygodę w plusie niż do matury. Naprawdę. No, tutaj pozdrawiam moje panie nauczycielki. Ale zapraszają mnie często. Z ekonomii, z Iwaszkiewicza. Pani Hania Bonecka mnie zapraszała teraz jakoś tak rzadziej. Właśnie, żeby tam robić jakieś wykłady, żeby młodzieży zrobić jakieś wykłady z rzymskiego wojska, z historyczne wykłady i wykłady z przedsiębiorczości, które też w Iwaszkiewiczu parę razy robiłem. Bo oprócz pracy to jest twoje hobby. Masz dosyć dużą kolekcję telefonów i nawet ją wykorzystano na wystawie w naszym Muzeum Skłaczewskim. Znaczy miałem, bo wszystkie oddałem, tak. Aha. Sytuacja jest taka, jak mówiłem podczas otwierania tej wystawy, że któregoś razu mój syn Centertela mu pokazałem takiego z 93 roku. No i mój syn stwierdził, że to jest, mój syn ma 10 lat, radiostacja jakaś. I ja mówię, nie synu, to telefon jest z 93 roku, ludzie miliony, bo to jeszcze przed denominacją, tak, tak, tak. Płacili za to. No i mówi, że nie, to niemożliwe i tak zaczęła się jakaś rozmowa. I wtedy stwierdziłem, że te wszystkie moje zbiory z 15 lat, bo w zasadzie paręnaście lat temu wpadłem na ten pomysł, żeby zbierać. Mówię, a to jest w sumie moje życie zawodowe, to niech tam sobie jakiś ślad zostanie. Zadzwoniłem, skontaktowałem się z dyrektorem muzeum, który mi przekierował do teraz pełniącego obowiązki Michała Górnego. Tak? No i wspólnie mieliśmy zrobić małą wystawę, to znaczy jakieś gablotka i telefonia komórkowa. Później się okazało, że jest jeszcze jakiś kolekcjoner w Sochaczewie. Później się okazało, że nabyli jakieś sprzęty z Wrocławia. I bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jest jedno wielkie pomieszczenie. Telefonia historycznie, przekrojowo od początku 1900 roku przez wystawę telefonów polowych, tak, używanych podczas II wojny światowej. Książki telefoniczne, jak w ogóle rozrastała się ta infrastruktura. No i kończąc właśnie na kolekcji mojej kolegi, który też zbiera
telefonów komórkowych. Też na pewno nie jednemu z Państwa się łezka zakręci, że zobaczy ten swój na pierwszy, pewno, który tak, tam któryś miał, albo miał. Tak, i słynne Nokie i wężyki, i to mu się wszystko poprzypomina Państwu, oglądając te telefony. A powiedz mi, czy łatwo jest w Sochaczewie w Polsce robić biznes w tej nie. branży? A czy pytasz o biznes, czy pytasz o tą branżę? O biznes tej branży. Czyli... Znaczy, ta branża jest, zawsze była trudna. Zawsze miała, zawsze duża konkurencja w tej branży, tak? Jeżeli sobie przypomnimy początki, tam, nie wiem, 2004 roku, jak ja zaczynałem swoją przygodę, gdzie stawka za minutę była na poziomie 2 zł. A teraz jest na poziomie 29 groszy, a abonament za 19-20 zł ma wszystko za darmo. No to jaką przeszliśmy drogę, tak? Jak też ta rentowność operatora jest zupełnie na innym poziomie, tak, niż była kiedyś. Nie jest łatwo, natomiast wiesz, ja robię to tyle lat, wydaje mi się, że znam się na tej robocie. Przede wszystkim musisz mieć dobry zespół. Jeżeli nie masz dobrego zespołu świadomego, zespołu ludzi, którzy wiedzą, po co przychodzą do tej pracy, nie tylko po to, żeby przyjść, za przeproszeniem, posiedzieć 8 godzin i wrócić, bo to nie jest tego typu praca. Musisz mieć dobrych handlowców. Masz dobrych handlowców, dobrego kierownika, lidera, który tym wszystkim zarządzi. To jest biznes, biznes będzie się spinał. Tak? No tobie się udało. Wiesz co, mi się udało. No, na pewno dla mnie informacją zwrotną, jak ja prowadzę ten interes, jest skala rotacji w firmie, tak? Jeżeli ta rotacja jest na stosunkowo, no i oczywiście wyniki, no to wyniki to jest podstawa. Natomiast jeżeli rotacja jest na jakimś takim relatywnie niskim poziomie, przy bezrobociu dzisiaj na poziomie 5% bodajże, Eurostat chyba podał, no to ja uważam, że to jest, że jest okej, okay, tak? Że dobrze prowadzę ten biznes, ale to też nie ma oceniać oczywiście, tak? Bo to pracują u mnie po 10 lat, po 5, tak? Wiadomo, że są osoby, które się nie nadają i albo same rezygnują, albo ja z nich rezygnuję, ale to jest normalne. Niemniej jednak ten poziom rotacji jest na relatywnie niskim poziomie. No skoro mówisz, że po kilka, czy nawet już prawie kilkanaście lat są osoby, które z tobą pracują. Czasami dziewczyny nawet wracają, bo mam jeszcze oddział w innych miastach. Mhm. Dziewczyny wracają po ciążach, tak? Teraz wróciła do mnie dziewczyna, która dwójkę dzieci urodziła i wróciła do pracy. Czyli kurde, jesteś dobry szef. Wiesz co, nie wiem, nie mnie oceniać, wiesz, bo... Ja to takim jestem, wiesz, szefem takim, który taki trochę jak starszy brat, wiesz, taki trochę jak ojciec, też potrafi gdzieś tam jeszcze, staram się jakieś relacje też zbudować. Uważam, że atmosfera w pracy jest bardzo ważnym czynnikiem. Jakieś relacje, nie mówię o jakichś tam relacjach koleżeńskich, tak? Ale no jeżeli coś tam się widzę, dzieje tam w życiu, no to już troszeczkę przeżyłem trochę tych siwych włosów, tak jak widać. Zebrałem życie. No zebrałeś, życie doświadczyło w różnych kwestiach. No i staram się gdzieś tam, to są młodzi ludzie po 20 parę lat, 25, 27, taka średnia wieku. No to staram się, jeszcze pamiętam te dylematy, które ja miałem. Ja te tematy, które przechodziły przez moje życie, typu wiesz, tam śluby, nie, rozwody, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Żony teściowe. Teściowe, tak. Tak więc staram się służyć jakąś tam radą. No, albo ktoś to przyjmie, albo nie. To nie ma przymusu. Ale tak to sobie wymyśliłem. I widać, się jakoś to kręci. Tak jest. No, od ilu? 15 lat w zasadzie, 18 lat w firmie, 15 lat na swoim. No to jest szmat czasu, naprawdę. Wiesz, tak jak już mówiłem, 23 lata byłem najmłodszy w Polsce. Oczywiście ten stan trwał jakiś czas, później się trafił młodszy. Ale uważam, że to jakąś fajną robotę wykonaną. Słuchaj, skoro tak już wspominamy, to byłeś kiedyś w SLD. Tak. I czy zostałeś wierny swoim ideałom? Wiesz co, ja byłem w SLD, ale to było inne SLD. To było parę lat temu, ja zrezygnowałem z członkostwa SLD. Ja się absolutnie tego nie wstydzę, bo żeby mi nie zarzucił, że ja się tego wstydzę. Człowiek też, skończąc nauki polityczne, człowiek też jakby się zmienia. Z czasem się człowiek zmienia.
Jak przychodzi inny status, małżeństwo, tak, to się zmienia. Jak przychodzą dzieci to się zmienia. Dzieci, to patrzy zupełnie na wiele kwestii inaczej niż jak miał te 20 lat. Natomiast dzisiejsza lewica, w moim odczuciu, nie mając przestrzeni do zagospodarowania w socjalu, który zabrał Prawo i Sprawiedliwość, bo taka jest, no, Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej lewicowe niż lewica rządów Leszka Millera, który ja brałem udział i obserwowałem ten czas. Idzie w kierunku zagospodarowania jakiegoś elektoratu pod tytułem gender, pod tytułem legalizacja związków partnerskich, pod tytułem adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Co tam jeszcze jest? No, pani Skórek ostatnio wymyśliła, że nie będzie można wędkować, że nie będzie można... Nie widziałeś tego? Że nie coś, będzie coś można wędkować, że nie będzie można polować, że nie będzie można jeść mięsa. Powiem państwu tak, ja już nie podpisał się pod taką lewicą, tak? Zresztą ja miałem też w SLD takie dość niepopularne poglądy, bo już wtedy prowadziłem interesy. I dość takie pod kątem gospodarczym miałem liberalne podejście do tematu, tak? Ale wtedy sporo ludzi w lewicy było, co miało podejście liberalne do gospodarki. Zresztą Belka był ministrem finansów, tak? Dlatego ja tu się wielu osobom, szczególnie tym starszym, nie podobało, jak ja tam głosiłem takie teorie, że to nie może być tak, że czy się siedzi, czy się leży, 2000 się należy, tak? Jak to kiedyś za dawnych czasów mówili. Nie, musimy gratyfikować ludzi, którzy wykazują inicjatywę, którzy chcą pracować, którzy są zaangażowani i tak dalej. Ich trzeba nagradzać, ich trzeba wyciągać z tego tłumu, tak? Na liderów. No ale to, wiesz, nie wszystkich to przekonywało i takie moje te czasy w lewicy były ciężkie, że nawet nie jeden się podobno wypisał przeze mnie. No przykro mi bardzo, naprawdę, z tego powodu, ale uważam, że tak to powinno wyglądać. Dzisiejsza ta lewica zbłądziła, ale wiesz co, ja też wiem, dlaczego tak się stało. Dlatego, że oni próbują zagospodarować sobie ten status quo takie, żeby po prostu przeskoczyć ten 5-procentowy próg wyborczy, próg, żeby dostać po prostu dotacje na partię i żeby jakoś funkcjonować, tak? Tak jest moja ocena polityczna. Bo dalej mówimy o tych ideałach, czyli zostałeś liberałem, czy też nie? Czy jestem liberałem? Wiesz co, tak i nie. No, są przestrzenie w życiu gospodarczym, których nie powinniśmy się wyzbywać. No i teraz będę mógł powiedzieć, jak liderzy Prawa i Sprawiedliwości, ale tak uważam, jakieś kwestie energetyki, tak? Kwestie bezpieczeństwa, takiego ogólnoprzyjętego, żeby po prostu nam nie wyłączyli pstryczka i nawet jeden żołnierz tu nie będzie musiał wejść, bo podniesiemy sami ręce. No tak. Tak więc są takie dziedziny, które powinny być w rękach państwa. No, banki, może nie wszystkie banki państwowe, tak? Ale no, choćby, żeby polski kapitał mógł się zwrócić po kredyt, tak? A jak będziesz po drugiej stronie miał niemiecki bank, no to ten niemiecki bank, choćby żeby zrobić wrogie przejęcie, to ze stoczniami była taka sytuacja, z tego co kojarzę, tak? Nie doudzielali kredytu na projekty, choć mieli zamówienia, zrobili to Niemcy, stoczni nie ma, tak? I uważam, że powinniśmy pewne nasze takie sreberka narodowe, czy tam złotka, jak zwał, tak zwał, zostawić w naszych rękach. Niemniej jednak wiadomo, że najlepiej rządzi prywatny właściciel, tak, to on tą złotówkę 3 razy obejrzy. No a w tych państwowych spółkach to wiemy, jak się dzieje, tak? Nepotyzm, wkładanie swoich... wylęgarnia i przechowania może, tak, nie? Jakichś takich kadry, tak? Mnie to strasznie irytuje, wiesz, bo ja na przykład jak prowadziliśmy kampanię na burmistrza, zresztą miałem też jakieś wywiady, nie? To zawsze mówiłem, że do polityki powinno się iść dorobione. Przykładem idealnym jest Donald Trump, tak? Donald Trump bez skrupułów opowiada o tym, że on potrafi pojechać do pani Merkel i powiedzieć, przepraszam najmocniej, dlaczego my mamy was chronić? Wy nie macie odpowiedniego wskaźnika PKB na zbrojenia przed tymi, którym dajecie zarabiać, biorąc o nich gaz. I to jest facet, który to powiedział. Facet niewygodny, ale facet, który nie był na żadnym sznurku.
I to jest właśnie to. Idziesz do polityki dorobionym, pokazujesz kartę, tak? Proszę bardzo. Ja zrobiłem to, to i to. Prowadziłem takie przedsiębiorstwo, takie, takie, takie. Wiem, na czym polega biznes. A u nas zawód dyrektor, zawód polityk. Wiesz, o co chodzi, nie? Ja nie mówię o wszystkich. Absolutnie nie chodzi o to, że ja tu wszystkich do jednego worka i kogoś obrażam. Tylko właśnie uważam, że tego typu ludzie powinni być w Polsce, powinni iść do polityki i nie bać. Wiesz, często, gęsto oni nie chcą iść do polityki, bo w polityce nie widzą pieniędzy, tylko widzą dodatkową pracę. Czyli najpierw być kimś. Tak. I dopiero potem być sobą w polityce. Tak, oczywiście. I realizować się, tak? Tak jak zrobił to Trump. Można wtedy swoje doświadczenie implementować właśnie na życie gospodarcze. I polityczne. I polityczne. To powiedz mi, czego tobie życzyć w tych ostatnich miesiącach tego roku i w całym roku następnym? Jakie jest twoje takie marzenie, które chciałbyś, żeby się tak w 100% ziściło? Wiesz, jakie jest moje marzenie? No, nie wiem jeszcze. Nie, może tego nie będę mówił, bo to... Bo komuś biznesowy pomysł podsunę, to może nie będę tego mówił, bo jestem na etapie realizowania takich różnych projektów. Jest to no przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Bez tego to umówmy się, że nie pojedziemy dalej, żeby dzieci też mi się dobrze chowały. W biznesie, żeby się układało, tak, żeby jakoś tam na tym rachunku bankowym się zgadzało. No i przede wszystkim szczęścia i pogody ducha, raczej tego. I tego ci, Piotrze, życzę. Dzięki. I na koniec jeszcze raz głęboko odetchnijmy. Albo tak, no, gdyż sponsorem tego wywiadu było Centrum Hiperbaryczne Tlenownia Sochaczew Aleja 600-lecia 20. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.